Witamy, przed nami mecz Mistrzostw Świata w Rosji, na który zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Czeka nas piłka reprezentacyjna w najlepszym możliwym wydaniu. Dzisiaj zobaczymy, jak biało-czerwoni grają przeciwko reprezentacji Senegalu. Dla wielu reprezentacji mundial w Rosji jest poważnym wyzwaniem, nie tylko sportowym, ale też logistycznym. Co prawda w azjatyckiej części kraju mecze odbywają się tylko na jednym stadionie i to tuż za Uralem, ale mimo to odległości między skrajnymi miastami sięgają 3000 kilometrów. Spartak Arena jest pierwszym prawdziwym domem Spartaka Moskwa, który mimo osiąganych sukcesów wcześniej nie miał własnego obiektu. Przez długi czas rozgrywał swoje mecze na łużnikach. Przed stadionem stoi blisko 25-metrowy posąg rzymskiego gladiatora Spartakusa, od którego klub wziął swoją nazwę. No i spójrzmy na skład Polaków. Zagrają dziś w klasycznym ustawieniu 4-4-2. Podstawowa wersja takiego ustawienia z dwoma napastnikami, którzy będą obsługiwani podaniami przez uczestniczących w ataku pomocników. Możemy się też spodziewać niejednej akcji skrzydłem. Wydaje mi się, że nie będą próbowali naciskać rywali na całej długości boiska. Skład wyraźnie sugeruje raczej defensywne nastawienie. Co nie znaczy, że będzie to mniej skuteczne. Wciągnięcie rywali na swoją połowę i wykorzystanie dostępnej wtedy przestrzeni bywa zabójcze, jak się ma do tego odpowiednich piłkarzy. I ruszyli, piłka w grze. Oba zespoły zapowiadały, że będzie to wielki mecz. Tak jest, zobaczymy, czy trenerzy nie rzucali słów na wiatr. Przedmeczowa atmosfera została solidnie podgrzana. Uderzenie. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Zieliński. I po odbiorze strata piłki. Mane. Gassama. Ma do kogo podać. O, ładnie, Łukasz Piszczek przejmuje podanie rywala. Pierwszy mecz jest zawsze niewiadomą. Można się świetnie przygotować. Wychodzi sam na sam. Może spróbować uderzenia na bramkę. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Łukasz Piszczek. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Jakub Błaszczykowski. No tak. Żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Kujatę. Piotr Zieliński. Blisko pole karne, może strzelać. Czy po tym strzale będą prowadzić?
No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Łaszczykowski. Piotr Zieliński. Milik. Lewandowski. Piotr Zieliński. Tak, bramka! Zasłużenie prowadzą w tym spotkaniu. Dominowali i ta bramka wisiała w powietrzu. Myślę, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. Spójrzmy na to z innego kąta. Wznowienie od środka. Polacy prowadzą. Papa Diop. Koulibaly. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Milik. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Sasso, Mané. No, może być groźnie. Może uderzać na bramkę. I nie ma gola. Piłka obok słupka. Ładnie się złożył, dobrze uderzył głową, zabrakło naprawdę niewiele. Zieliński. Lewandowski. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Wymiana podań między dwójką graczy. Piotr Zieliński. Kamil Grosicki. Robert Lewandowski. Arkadiusz Milik. Milik! Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Do grania piłki z rzut rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Idzie do przodu. Pastan! Kujate. No, z tego miejsca można strzelać. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Kujate. Josu Sabali. Zagrywa piłkę na dalszy słupek. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Rewelacyjny, bardzo techniczny strzał. Jak widać, czasem nie trzeba niewyobrażalnej siły, żeby pokonać bramkarza. Strzał w słupek. Wydawało się, że piłka wyjdzie z powrotem w pole gry, ale ona jednak wpadła do bramki. To było bardzo widowiskowe. Szczęście albo precyzja. Ciężko.
I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Sędzia kończy pierwszą połowę i mamy remis. Ani jedna, ani druga drużyna nie były w stanie wypracować sobie przewagi bramkowej. Myślę, że to trema w pierwszym meczu mundialu i po przerwie zawodnicy zagrają z większym polotem. Pierwszy mecz. Wychodzi sam na sam. Może spróbować uderzenie na bramkę. Milik. Lewandowski. Piotr Zieliński. Ale grają dalej. Josuf Sabali zagrywa piłkę na dalszy słupek. Rozpoczęli drugą połowę tego mundialowego pojedynku. W pierwszej oglądaliśmy sporo ciekawej gry. Oby druga była jeszcze lepsza. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Przechwyt, ale nie opanował. Pazdan. Piotr Zieliński. Linetti. Lewandowski. Blisko już do bramki. Sędzia dyktuje rzut wolny dla Polaków. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Pokazał się z bardzo dobrej strony, strzelił wyrównującą bramkę do szatni. Na pewno tchnął tym trafieniem nową nadzieję w serca całej drużyny. Sama. Robi się niebezpiecznie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Jest szansa na kontratak. Trochę się zbliżył do pola karnego. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Nie dawali rywalom spokoju i zmusili ich do błędu. Łatwa strata. No, widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Atak biało-czerwonych. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Papadiop. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Błaszczykowski. Strata i przy piłce rywale. Musa są. No, może być groźnie. Mocne, niskie podanie w pole karne. To była niezła próba. Chcą wyjść na prowadzenie. No, będzie zmiana.
Linetti. Dobrze, Błaszczykowski rozciąga grę. Wysokie podanie do Roberta Lewandowskiego. Musa są. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Dobra pozycja do oddania strzału. Musa są. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości. Odległości rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. I mamy zmianę w reprezentacji Polski. Za słabo obrońca nie miał problemu z zablokowaniem piłki. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. Naszym zadaniem jest głównie zachwycanie się golami, ale bramkarza też czasem warto pochwalić. Fenomenalnie interweniował. Wciąż mamy remis, niewiele do końca. Kto zdecyduje się zaryzykować? I w ataku reprezentacja Polski. Robert Lewandowski na spalonym. Będzie zmiana. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. Atak Polski. Grzegorz Krychowiak. Arkadiusz Milik. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. Grzegorz Krychowiak. Robert Lewandowski. No zobaczmy, może być groźnie, atak Polaków. Milik. Gol! To chyba najważniejszy moment tego spotkania. Bramka, która daje prowadzenie dosłownie na minuty przed końcem meczu. Jeśli nie stanie się tutaj nic nieprzewidzianego, to dowiozą ten rezultat do końcowego gwizdka. Spójrzmy na to z innego kąta. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Sako. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. No, będą mieli okazję do końca niewiele. Rzut rożny, jeśli go wykorzystają, zremisują. Wrzutka w pole karne. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Wszystko mi się podobało, poza pogodą. Rzeczywiście, aura nie dopasowała się do poziomu widowiska, a mecz, myślę, podobał się każdemu, bo działo się tu naprawdę sporo. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Zwyciężyli, ale losy meczu ważyły się do ostatniej chwili. W samej końcówce meczu emocje sięgnęły zenitu i udało mu się umieścić piłkę w bramce, dając zespołowi zwycięstwo. Pierwszy mecz. Wychodzi sam na sam. Może spróbować uderzenia na bramkę. Milik. Lewandowski.
Piotr Zieliński. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Joszów Sabali zagrywa piłkę na dalszy słupek. Musa Sow. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Milik.